W dzisiejszym materiale mała modyfikacja schematu treningowego, który zazwyczaj promuję, a który możecie znać z moich filmów albo z artykułów na blogu. O samym schemacie pewnie przy innej okazji opowiem więcej. Modyfikacja wynika z tego, że zbliża się okres turniejowy. Czuję, że mam problem z utrzymaniem kondycji przez dłuższy czas, czyli z wytrzymałością poniekąd. Dlatego postanowiłem zgrupować ćwiczenia na jedną stronę w jakieś dłuższe bloki, czyli dwie pierwsze grupy bloków, które zazwyczaj występowały. Najpierw to były drive'y, jedna, druga strona, później condition games. Teraz zmieniliśmy z trenerem tak, żeby najpierw robić jedną stronę, czyli część ciała, która gra na forehandzie, jest obciążona przez cały czas. Kończymy ten blok, robimy przerwę, przechodzimy na backhand i wówczas noga, ręka, wszystkie pozostałe mięśnie korowe, które pracują na backhandzie, są dociążane maksymalnie, tak żeby na turnieju nie czuć związanych z tym dyskomfortów, jeżeli gram na zmęczeniu. No niestety wybrałem sobie fatalny okres na zmianę, bo kondycja fizyczna jakoś szwankuje ostatnio, no ale to nie jest tematem dzisiejszego odcinka. Schemat zaczynamy od drive'ów, zwanych też line'ami. Ja zazwyczaj zaczynam na backhandzie moim, czyli prawa strona kortu, patrząc od wejścia na kort. Są to podstawowe odbicia w squashu, dlatego zawsze warto je ćwiczyć. Dodatkowa korzyść, którą możemy z nich wyciągnąć, jest taka, że jeżeli pamiętamy, ćwiczymy o tym, żeby wracać do początku kortu, no to ćwiczymy naszą kondycję i dynamikę gry. I oczywiście zapamiętujemy prawidłowe ustawienie na korcie. W czasie takich drive'ów poza ćwiczeniem odbić warto skupić się na jednym elemencie. Dlaczego na jednym elemencie? Bo zazwyczaj mamy kilka rzeczy do poprawienia albo kilka rzeczy, nad którymi chcemy pracować. Jak o nich wszystkich będziemy myśleć, w naszej głowie powstaje chaos, jesteśmy rozproszeni i na korcie osiągniemy tylko irytację, a prawdopodobnie żadnego postępu. Dlatego moje zalecenie jest wybrać jeden element, na którym chcemy pracować i w ramach danego treningu czy ciągu treningu, w zależności jak sobie plan treningowy rozpiszemy, skupić się na poprawie tego jednego elementu. Ja oglądając nagranie z ostatniego treningu wypatrzyłem wiele błędów oczywiście, ale taki jeden, na którym chciałem się skupić i będzie to spójne z tym moim ćwiczeniem wytrzymałości, to jest odległość od piłki. Widzę, że za często zostaję z tyłu, a jak startuję do piłki, robię to przedwcześnie, dobiegam za blisko piłki, jednocześnie za blisko ściany i mam problem z odbiciem. Dlatego w czasie tego treningu, szczególnie w trakcie tej sesji związanej z drive'ami, skupiłem się głównie na tym, żeby nie startować przedwcześnie, żeby być odpowiedniej odległości od piłki. Wyznaczyłem sobie wirtualnie taką linię, tak? Tam, gdzie przebiega linia kortu serwisowego, to jest dla mnie nieprzekraczalna linia. Tam powinna opierać się najdalej moja noga wykroczna, co powoduje, że muszę zrobić głębszy wypad, głębiej ugiąć się na nogach, stąd te ćwiczenie wytrzymałości, bo to więcej energii, więcej potrzebujemy energii, żeby z tej nogi się wybić z powrotem, wrócić do pozycji właściwej i mniej czasu na powrót do T, więc wszystko musi odbywać się szybciej, sprawniej, powoduje większe wydatkowanie energii, ale efekt z tego powinien być taki, że te nasze zagrania są dokładniejsze, silniejsze, jeżeli jednocześnie rękę prawidłowo prowadzimy, no to precyzyjniejsze. Kolejny blok treningu to volley dropy połączone z crossami. Tym razem doszło utrudnienie. Poprzednio to był volley drop z ghostingiem albo sam volley drop z drive'em prostym. W tej chwili jest w pierwszej kolejności post zagrany przez partnera.
Później jest z mojej strony cross, przynajmniej być powinien, bo on jest niestety słaby. Po takim crossie partner zagrywa wysoką piłkę, z której powinienem zagrać poprawnego volley dropa. I w tym ćwiczeniu skupiamy się na dwóch rzeczach. Przy crossie chodzi o to, żeby on był odpowiednio wysoki i szeroki, bądź może to być lob cross, co dosyć często staram się wykorzystywać, ponieważ nie dobiegam do piłki, więc taki lob cross jest dla mnie ratunkiem. Zyskuję trochę czasu na to, żeby się wrócić do OT i jednocześnie zamaskować to, że nie jestem odpowiednio szybki, żeby tą piłkę porządnym crossem przeciwnikowi oddać. Jest to dosyć trudne ćwiczenie, wymagające i kondycji, i precyzji, i szybkiej zmiany kierunków. Kolejny krok, utrudnienie tego ćwiczenia, to jest dodanie losowości do tego wszystkiego. Czyli gramy teoretycznie drive'y i w losowym momencie partner zagrywa nam bowsta, po którym musimy zagrać crossem, a on z tego stara się wyprowadzić wysoką piłkę, a my próbujemy zagrać tego volley dropa. Uczymy się w tym momencie zachowań już bardziej meczowych, tak? Bo z jednej strony wcześniej trenowaliśmy standard, uczyliśmy się standardu, uczyliśmy się zachowań automatycznych. W chwili obecnej, czyli w tym bloku, uczymy się tego, żeby takie wypracowywane standardy umieć wykorzystać w czasie gry. Bo to nie chodzi o to, żeby być super fajnym technicznie i na tym w sumie koniec. Wiele osób z tego powodu cierpi, tylko chodzi o to, żeby być dobrym technicznie i umieć to wykorzystać w czasie rozgrywki, wykorzystać na naszą korzyść. Znowuż pracuję, a przynajmniej staram się pracować nad tym, żeby nie wpadać w piłkę, nie padać w ścianę, tylko zachowywać dystans do piłki. Pracować na właściwej części kortu. Kolejny element na forehandzie to znowuż dostajemy bowsta, gramy z tego crossa, po crossie dostajemy wysoką piłkę i z tego staramy się tego volley dropa jak najprecyzyjniej zagrać. Później znowuż dostajemy krótką piłkę, z której wyprowadzamy drive'a i całość się zamyka i wracamy do bowsta itd. itd. Znowuż staramy się zagrywać tego crossa albo poprawnego, silnego crossa, który będzie, w którym piłka lecąc będzie poza zasięgiem rakiety przeciwnika, albo staramy się zagrać lob crossa po to, żeby zyskać czasu, albo przerzucić piłkę nad przeciwnikiem, bo nie wiemy, gdzie on jest i jest ryzyko, że ją nam wybierze. To wszystko zależy od naszego ustawienia i od tego, gdzie piłka trafiła, jak jesteśmy w stanie ją zagrać. I na koniec znowuż kombinujemy z losowością. Czyli do drive'ów dorzucamy bowsta, po którym powinniśmy zagrać crossa i volley dropa, ale nie wiemy, kiedy to nastąpi. Czyli trzeba skupić się na przeciwniku, trzeba uważać na to, gdzie on zagrywa. Robert lubi czasem nie podpuścić i ustawia się jak do bowsta, zagra drive'a.
więc muszę tutaj być mocno skupiony i tego pilnować. Nie zawsze mi się udaje. No i na koniec gramy, a po graniu pompujemy ci, co muszą. Zgodnie z przyjętym standardem, nie umiesz grać, to lepiej wyglądaj.